jak ta branża raczkowała, jak się uczyliśmy tej branży, jak ją rozwijaliśmy, no to w bagażniku często miałem tam kilka milionów pod siedzeniem. Jak wchodziłem do Mennicy, to z 60 milionów nagle zrobiliśmy 100 i otwieraliśmy szampana, 100 milionów obrotu, to było wow, nie? A później jak strzeliliśmy ten miliard, tam miliard 100 w 21, no to tak w sumie nic się nawet nie przejął, nie? Zrobiłem w 2013 pierwszą transakcję na złocie. Kupiłem od lombardziarza 2,5 kilo złota. Pamiętasz, ile zarobiłeś na tym? Minus 38 tysięcy. Cześć, witajcie. Tym razem siedzę na tylnym siedzeniu i będę moich gości przyjmował na tym siedzeniu, bądź na tym siedzeniu. Dlaczego to zrobiłem? Dalej jeżdżę Lambo i go nie sprzedałem dla tych osób, które się tym interesują. Nagrywałem jeden odcinek w samochodzie statycznie i uznałem, że dużo lepiej mogę skoncentrować się na moim gościu, na pytaniach dla gościa i jest to o wiele bardziej komfortowe dla mnie, dla niego i bezpieczniejsze. Od tej pory zapraszam Was do mojego kanału na Business Ridery, które będą nagrywane z tyłu. Będzie dużo ciszej, bo to jest cichszy samochód, dużo bardziej komfortowo i myślę, że dużo bardziej jeszcze merytorycznie i dużo więcej będę mógł smaczku wyciągnąć od moich gości. Także zmieniłem format, ale temat i goście będą na podobnym poziomie, także dzięki wielkie, że mnie oglądacie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Cześć, witajcie w nowym odcinku Business Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Jacek Jakubiuk. Piąteczka. Cześć. Jacek, być może znacie go z kanału Finansowy Preppers, bo założył ten kanał kilka lat temu i jest osobą, która w Polsce zjadła zęby na złocie. Jest osobą, która jest weteranem na rynku złota i jak współpracował z Mennicą Skarbową, to w czasie jego pracy, kiedy był dyrektorem do spraw rozwoju tej firmy, ta firma zwiększyła obroty aż o miliard złotych. Miliard złotych w złocie to jest naprawdę bardzo dużo, więc mam tu przed sobą osobę, która no jak mało kto zna się na złocie i chciałem z nią porozmawiać właśnie na temat inwestycji złota, ale i też i o kolejnym projekcie. Chciałem Cię na początku zapytać, skąd się wziął pomysł na kanał? No bo jakby nie ma zbyt wielu kanałów o złocie, albo nie było w tamtym czasie. Jak to wpadłeś i dlaczego to zrobiłeś? To jest w zasadzie cały czas nisza jeszcze. 19 rok, pamiętam, Wapniak zaprosił mnie do siebie na kanał i pierwszy film, który nagraliśmy, taki wywiad, zrobił ponad 100 tysięcy wyświetleń. Mhm. No i tak naprawdę bardzo dobrze to żarło, bo jakby tej wiedzy nie było. A ja jednak wyszedłem z podziemia Mennicy, mhm, ze skarbców i jakby wyciągałem takie historie, które często ludzie nawet trochę nie wierzyli, ale one się działy. I pomyślałem, że fajnie było to kontynuować. Jakby często byłem gościem też na Nam Zależy. Otworzyłem swój kanał i też chciałem się podzielić tym, co mnie interesuje, więc też zacząłem zapraszać gości. Trochę w tym się zapomniałem, bo o złocie miałem taką przerwę z kontentem, mhm, ale no teraz wracam. Czy to nie jest tak trochę, że gość, który siedział, miał przy sobie duże pieniądze, ludzi, którzy mają duże pieniądze, nie miałeś żadnych oporów, żeby nagrywać o tym content? Czy były w tobie jakieś takie obawy, że może lepiej się nie uzewnętrzniać, że pieniądze lubią ciszę? No teoretycznie tak. Większość branży chyba do tej pory tak myśli. Niech tak zostanie. Z jednej strony słusznie, z drugiej strony ja też jakby nie czułem takiej obawy, bo jakby ja tego przecież nie nosiłem przy sobie, nie trzymałem w domu. Mhm. Już wtedy, bo jakby same początki, jak ta branża raczkowała, jak się uczyliśmy tej branży, jak ją rozwijaliśmy, no to w bagażniku często miałem tam kilka milionów pod siedzeniem i gdzieś tam na przykład robiłem wpłatę do banku, czy wiozłem te złoto, bo, mhm, bo jak często słyszymy o takich sytuacjach, że właściciel kantoru zgubił 700 tysięcy, nie? No i ja nie zgubiłem, ale jakby takie rzeczy miałem przy sobie i to było normą, że my mieliśmy przy sobie jakieś tam środki, bo wtedy konwoje nie były tak rozwinięte, to było drogie, trzeba było kombinować, no taka... No i też te biznesy były małe, bo ten rynek wyglądał bardzo słabo, to była bardzo duża nisza. Tak jak mówiłeś, jak wchodziłem do Mennicy, to z 60 milionów nagle zrobiliśmy 100 i otwieraliśmy szampana, 100 milionów obrotu, to było wow, nie? A później jak strzeliliśmy ten miliard, tam miliard 100 w 21, no to tak w sumie nic się nawet nie przejął, nie? Bo to było już coś normalnego. Były inne czasy, złoto było bardziej popularne też, prawda? Tak, więc my startowaliśmy od takiego pułapu, w którym jakby nikt bardzo w tym złocie nie siedział. Jak wyglądały twoje początki, zanim zacząłeś pracę z Mennicą? Handlowałeś sam złotem, czy
Byłeś takim konikiem od złota, czy wiesz, firmę? Jak to wyglądało? To znaczy, najpierw zaczynałem w finansach, biuro kredytowe, trochę jakby w stronę od jakby takich typowo bankowych, ale jakby złoto mnie bardzo zaciekawiło. Spotkałem człowieka, który pokazał mi ten rynek i zrobiłem w 2013 pierwszą transakcję na złocie. Kupiłem od lombardziarza 2,5 kilo złota i sprzedałem to do rafinerii w Niemczech. Wtedy się zaczęła moja przygoda, tak naprawdę czerwiec 2013. Pamiętasz, ile zarobiłeś na tym? Minus 38 tysięcy. Już ci mówię dlaczego. Bo okazało się, że wpadłem w karuzelę VAT. Była wtedy taka sytuacja, że na rynku złota bardzo mocno był wyłudzany VAT, o czym nie wiedziałem. No i jakby to była pierwsza transakcja, która była technicznie udana, praktycznie jakby finansowo na tym straciłem. Musiałeś to patrzeć, ale jak jest możliwe, że na produkcie, który jest z VAT-u zwolniony, wpadłeś w karuzelę VAT-owską? Teoretycznie jest zwolniony, bo jakby mówimy o złocie inwestycyjnym i mówimy o złocie przemysłowym. Złoto przemysłowe, tak samo jak biżuteria, jest na pełnej stawce VAT 23%. Sprzedając za granicę, oczywiście występujesz o zwrot, bo jakby sprzedajesz bez VAT-u, więc kupiłem z VAT-em, sprzedałem bez VAT-u. I musiałem to wziąć z urzędu, ale jak urząd zobaczył, że proszę o zwrot VAT-u, to jakby wszczął kontrolę, sprawdzili mojego kontrahenta i doszli do jakiegoś faceta z Pruszkowa, akurat przypadkiem, który jakby był zaangażowany, bo później za kilka ładnych lat jakby pół Polski się spotkało w jednym sądzie, wszyscy jubilerzy i większość branży złota, która została oszukana, ja akurat na 30 parę tam tysięcy, tam do 40, w 40 się zamknąłem, ale byli ludzie, którzy stracili naprawdę duże miliony. Okej, a wracając do tego twojego kanału na YouTubie, to powiedz mi, który odcinek był taki, który najbardziej pamiętasz, albo jakby dał ci najwięcej korzyści, albo otworzył pewne drzwi? Znaczy nie wiem, czy korzyści, bo jakby moją misją taką, jeżeli chodzi o kanał, o edukację, o to, że jakby biorę udział na przykład w projekcie Narodowego Banku Polskiego związanego z bezpieczeństwem, jest to, żeby ludzie nie tracili kasy. Okej, okay, a gdybyśmy, bo ja też prowadzę wywiady od wielu lat i uczę się bardzo dużo od moich gości, a jakbyś mi miał wskazać to takie top 3 wywiadów albo spotkań z ludźmi, bo też one ci na pewno rozwinęły, pokazały ci inny horyzont. Topowy to jest Roman Kluska, drugi to jest Dawid Reimer. Dawid Reimer jest doktorem prawa, ale w takiej świetny, prosty sposób pokazuje, też mówiliśmy o upadku biznesu akurat i dlaczego spółki ZOO są ważne, a dużo przedsiębiorców jakby, to myślę, że najwięcej realnie może wnieść, bo dużo przedsiębiorców, którzy są na JTG czy na spółkach cywilnych, jakby nie mają świadomości zagrożeń. Myślę, że jeszcze mógłbym podsunąć jakąś debatę, ale nie wiem którą, bo debaty takie światopoglądowe też są fajne, szczególnie jak są, jak robiłem parę na żywo z telefonami od widzów, to były fajne takie materiały, z których myślę, że można coś wyciągnąć. Polecamy też debatę moją z Danielem Piesta, temat rynku nieruchomości. No i ona była jakiś czas temu, kiedy już rynek się powoli odwracał, tak, w kierunku nieruchomości, a dzisiaj widzimy, co się dzieje, prawda? Okej. Okay. Chciałem też jakby porozmawiać na temat złota, bo jesteś jakby osobą, która ze złotem jest związana i ja sam inwestuję w złoto, twoi klienci też inwestują w złoto. Można powiedzieć, że rozmawialiśmy w kuluarach, że przez twoje ręce przeszły tony złota i jakby się przewaliły. Faktycznie, tak. I jakby od takich prostych rzeczy do tych trudniejszych powiedzieć, jak w to złoto inwestować. Czyli jakby jeżeli ktoś ma dzisiaj pieniądze wolne do ulokowania, to dlaczego powinien w to złoto inwestować i jak w to złoto najlepiej zacząć inwestować? Znaczy ja myślę, że warto jest uświadomić ludziom, że złoto to nie jest inwestycja. Złoto to jest bardziej forma przechowania wartości. Lokowanie. Jeżeli będziemy sobie podchodzić do tego, że my zabezpieczamy swoją siłę nabywczą i to jest taki długi horyzont, to okej, okay, nie? Jeżeli chcemy flipować na złocie, czy robić jakieś rzeczy, do których chcemy mieć wysoką marżę, wysoką stopę zwrotu. Nie możemy powiedzieć, czy w rok czasu jakby złoto akurat nie zaliczy spadku, bo też jest skorelowane z dolarem, prawda? Czy tutaj nie będziemy w stracie? Jakby tu mówimy o długim terminie, też długi horyzont oszczędzania, przeważnie to są na lata, na czarną godzinę. Okej, okay, a w co byś radził inwestować? Załóżmy, ktoś ma 50 tysięcy złotych i chce kupić złoto, to jakie kupować sztabki, monety?
Okej, okay, to wrócę jeszcze do takiego podejścia finansowego prepersa, że jeżeli mamy 50 tysięcy złotych i to jest nasza jedyna kasa, to nie powinniśmy jej rozwalać, bo powinniśmy mieć poduszkę finansową i powinniśmy zacząć od tego, że jeżeli mamy mało kasy, tak naprawdę mało, to powinniśmy najpierw zainwestować w siebie, w swoją edukację, rozwinąć na przykład nasze umiejętności, nasze skille, które pozwolą nam więcej zarabiać i na tym wyjdziemy zawsze najlepiej. Później jakby budujemy poduszkę, czyli jeżeli coś się dzieje z naszą pracą, z naszym dochodem, z naszym biznesem, żebyśmy mogli przez parę miesięcy sobie przeżyć i nic, żeby nam się nie stało, a dopiero później te pieniądze, które moglibyśmy spalić w kominku i w zasadzie nic by nie zmieniło się w naszym życiu, no to są pieniądze moim zdaniem na inwestycje. Takie mam podejście modelowe do tego. Mówi się, że standardowo powiedzmy złoto powinno mieć od 5 do nawet, niektórzy mówią, do 30% portfela. W zależności od preferencji powinniśmy mieć też jakieś rzeczy bardziej agresywne. Podsumowując, złoto to nie jest inwestycja w tym sensie, tylko to jest jakby coś, co utrzymuje wartość pieniądza. Tak. I lepiej niż pieniądze. Tak, a mówię dlatego o tym, że czasami miałem takie telefony, że ludzie mówili, ej, chciałbym zainwestować w złoto, nie? No i mam 200 tysięcy. Chcę zarobić na tym. I chcę na tym zarobić. Ja mówię, dlaczego myślisz, że zarobisz na złocie? No bo w tamtym roku wzrosło, w poprzednim wzrosło i 3 lata temu wzrosło. Ja mówię, no słaba analiza rynku, nie? No ale, no dobra. A mówię, a kiedy musisz ten kapitał wyciągnąć? No za rok się buduje, więc za rok muszę odzyskać kasę. No i to było akurat rok temu, kiedy złoto zaliczyło korektę, bo jakby od wojny, no to jakby troszeczkę ten kurz opadł, więc złoto jako symbol paniki troszeczkę stracił w oczach inwestorów. No i plus jeszcze złotówka się umocniła, bo w złotówce dolar był po 5 zł, spadł do 4, więc jakby to też miało wpływ na cenę złota finalną. I nie wiem finalnie, czy ten facet kupił, czy nie, ale jeżeli by kupił, no to przez ten rok czasu nie zrealizowałby jakby swojej wizji, bo no jego analiza była dosyć taka obieżna. Była analiza ulicy, można tak powiedzieć. I dlatego też nie. Tylko o tym trzeba pamiętać, żeby też pamiętać o czasie, który mamy, o horyzoncie, oprócz tego, że ryzykujemy, nie? A jeżeli ktoś tak myśli sobie, żeby teraz chciał kupić złoto, bo ma pieniądze, które chciałby ulokować, nie chce trzymać ich w banku, nie chce ich trzymać, albo nie może ich trzymać w banku, bo zarobił te pieniądze w jakiś tam sposób inny, jakby legalny, ale nieopodatkowany na przykład, tak? Chciałby sobie kupić takie złoto, to co by sugerował, jakby, jak technicznie kupić to? Technicznie nie kombinować. Od strony bezpieczeństwa, jeżeli kupujemy coś, co ma być inwestycją, zrobić to bezpiecznie. Czyli nie kupować na termin, czyli nie wpłacać pieniędzy i nie czekać, aż te złoto za miesiąc, dwa, pięć w dużych firmach, tak? Przyjdzie. Znaczy, nawet i w dużych. No, jakby, wiesz, albo dostajesz od ręki, albo po prostu czekasz. No, jeżeli miałbyś, powiedzmy, kwotę wartości twojego auta, którym teraz jedziemy, dać komuś i wierzyć w to, kogo nie znasz kompletnie, dać mu wierzyć w to, że za kilka miesięcy jakby odda ci tą kwotę, nie? No to jakby czułbyś się co najmniej niekomfortowo, nie? Więc jakby musimy pamiętać o tym, że kupujmy od ręki, kupujmy, jeżeli chcemy, za gotówkę na przykład, i kupujmy to, co jest popularne, nie kombinujmy z jakimiś produktami dziwnymi, jakimiś numizmatami i tak dalej. Jeżeli chcemy wejść na rynek i się nie znamy, to na przykład dobrym rozwiązaniem jest monety uncjowe i to jest taka klasyka, to co jest najbardziej popularne, prawda? Wszędzie je sprzedamy, zawsze. Ja miałem kiedyś taką sytuację, że ja od wielu lat kupuję złoto i kupowałem od czasów, kiedy ono było jeszcze poniżej 5000 zł za uncję. I tak kupuję i nigdy go nie sprzedawałem, ale był taki moment, kiedy no tam mi zabrakło paru stówek. I sobie je wymieniłem, w sensie tak się sprzedałem i praktycznie kupiłem je po tej samej cenie praktycznie, czyli można powiedzieć, że skredytowałem się swoim złotem bez jakichś tam odsetek i bez kosztów. Potrzebowałem akurat tam na krótki czas środków, więc złoto, może to nie była jakaś tam wielka czarna godzina, ale dla mnie ważniejsze było to, żeby zapłacić wykonawcy na przykład, niż żeby on czekał i miał on z tego powodu problemy, więc jakby ja to swoje złoto raz mi się zdarzyło, że użyłem. Okay. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo jeszcze jakby wracając do tej świadomości. Złoto jest taką rzeczą, którą jakby bardzo łatwo się oszukuje, nie? Bo inwestycja na lata, może się tak zdarzyć, że na przykład kupisz złoto,
i na przykład twoje dzieci dopiero, chcąc to sprzedać, zderzą się z rynkiem i dowiedzą się, że mają fejka, nie? Tak. Czyli jakieś podróbki. Coś, co ktoś tobie obiecywał, a ty jednak masz coś innego, więc następną rzeczą też, którą by warto było dodać, żeby sprawdzać to złoto, czy jest prawdziwe. To jest taki kubeczek prepersowy, ucieczkowy. Kiedyś nagrywaliśmy materiały o tym, dlaczego te rzeczy, które się tam znajdują. Jeżeli chodzi o monety, z monetami mamy o wiele prostsze. Jeżeli mówimy o takich bardzo prostych produktach, z którymi chcemy zacząć, monety bulionowe, akurat bulionówki chyba dzisiaj nie wziąłem, to są same takie ciekawostki. Do monety mamy fizyczny dostęp i możemy sobie pomacać, zmierzyć, zważyć i mamy do niej dostęp. Jeżeli mamy sztabki, to sztabki są zapakowane w certyfikat i tu da się to sprawdzić w miarę prosty sposób, ale jest to o wiele bardziej problematyczne niż przy monetach. Mhm. Dlatego jeżeli ktoś szuka prostoty i czegoś, co jest łatwe, no to jakby kierowałbym się w kierunku monet. Jak ja miałem sztabki, no to ta osoba, która kupowała mi te sztabki, to nie sprawdzała tych sztabek jakby, w takim sensie, że... Gratuluję. Nie wiem, czy jej sprawdzała, w takim sensie, że certyfikat tam był, prawda? I bo tego się nie rozpakowuje, prawda? Jak to sprawdzić, taką sztabkę? To jest właśnie najfajniejsze, że ludzie myślą, że to jest, że jest certyfikat i że certyfikat tam daje gwarancję, nie? No, jeżeli ja ci napiszę, że to jest 100 zł, nie? I narysuję ci na kartce 100 zł, to uwierzysz czy nie uwierzysz, nie? Więc jakby to jakby. O. Ja wiem, że dużo ludzi się opiera na wierze, dużo jest przekrętów, które nawet dzieją w rodzinie, bo była taka historia, że jeden facet to było opisane w takich niszowych mediach od różnych dziwnych przekrętów, przyszedł do mnie i wyłożył na blat 30 sztabek uncjowych i mówi, że chce je sprzedać. Ja wtedy byłem poproszony o asystę właśnie do Rzeszowa, żeby pomóc sprawdzić doradcę, bo był świeży doradca, by sprawdzić złoto. I się okazało, że nie ma ani grama złota tam. I on mówi, że kupił od szwagra, w cudzysłowie, który go po prostu naciął, wykorzystał to, że jest zaufanie, a mówił, że no, buduje się i tam w jakiejś okazyjnej cenie mu sprzedał. I mamy problem ze sprawdzeniem złota jako użytkownicy, więc jakby powinniśmy się kierować w kierunku monet. A jeżeli chodzi o sztabki, no to przy sztabkach musimy wykonać kilka badań. Najlepiej, jeżeli byśmy dosyć dobrze podeszli do oceny wzrokowej, czyli to już nam się komplikuje, bo ocena wzrokowa wymaga doświadczenia. Następna rzecz to badanie gęstości, prądy wirowe, spektrometr nie do końca, waga magnetyczna, jakby musimy tu wjechać z bardziej zaawansowanym sprzętem. Okej, ale no właśnie, ale załóżmy, te sztabki są zapakowane, zalaminowane praktycznie, jeśli nie otwiera, bo ja miałem zalaminowaną i miałem narożnik ukruszony z tego laminatu, czyli można powiedzieć, że złoto było nietknięte, ale można powiedzieć, że kawałek tego opakowania był lekko łamany. No i ta osoba już powiedziała mi, że to jest już złom, odpad i jakby im chciała przyjąć po cenie nie sztabki, która jest jakby zalaminowana w certyfikatem, ale jakby takie po cenie złota takiego złomowego. Tak, to jest też poważny minus sztabek moim zdaniem, bo certyfikat jest kompletny, jakby złoto w certyfikacie wtedy jest kompletnym produktem i no, plastik jest łatwo połamać. I tyle razy spadły różne rzeczy ze złota, jakie przenosiłem. Czyli radziły się monety, natomiast z monetami też może być takie, ja miałem taką sytuację, że na przykład one były źle zabezpieczone, czyli były w folijkach, ale jedna na drugiej i się trochę porysowały. To chyba były właśnie liście klonowe. To one, przechodzą w tubach, to są tak. Takie tuby mędnicze, tak, takie zbiorcze opakowania. Jeżeli chcemy, żeby były takie w ogóle nieporysowane, no to australijski kangur przychodzi w kapslach zapakowany fabrycznie, więc on ma najmniej takich mikrorys, ale w moim przekonaniu nie powinno to wpływać na cenę monet, bo monety bulionowe, czyli czy inwestycyjne, czy lokacyjne, jakby ich nie nazywać, to mają przedstawiać wartość, mają być alternatywą do sztabek, mają przedstawiać wartość złota, a nie być jakimiś numizmatami. Ale nie każda moneta, która jest zniszczona, jest mniej warta, bo tu jest akurat taka ciekawostka. To jest moneta 1/10 uncji Brytania, która z jednej strony, nie wiem czy będzie widać, z jednej strony jest praktycznie czysta. I to się nazywa akurat destrukt mędniczy. Chodzi o to, że jeżeli mamy... Nie wyszło coś. Że jeżeli mamy taką sytuację, że... Bo jak są bite monety, to stoi taki facet, taki ludek i z prężonym powietrzem zdmuchuje olej, taki tłuszcz z tych tłoków, bo każdy tłok musi być nawilżany czymś, żeby dobrze pracował. I jeżeli się zagapi, to właśnie kropla
oleju, który potrzebny jest do nawilżenia tego tłoku, zostanie tam, no to jakby jeżeli tłoki się zejdą, to nie ma prawa uciec. To akurat, że jest mała moneta, to cała jest jakby taka, niby widać trochę tą królową, ale jak przez mgłę i z jednej strony się wybiła. Jeżeli jest moneta większa, no to tak punktowo mamy takie rozmycie. I to jest akurat taki rarytas. Rzadka sytuacja. A jak ją kupiłeś? Wiesz co, to przychodziło tego dużo i po prostu sprawdzaliśmy, co przychodzi. A, okay. No, będziemy zbierać dzisiaj. Okay. jedna moneta właśnie na chyba 100 trafiła się w jednej partii destruktem i udało mi się po prostu kupić. Tak naprawdę trzeba zamienić złotówki na euro przy nowej monecie i jakby można liczyć zysk, no to wtedy możemy sobie o takich monetach kupować, nie? Bo kupiłem ją chyba za 800 zł, jak wrzuciłem tak wstępnie, zobaczyć ile jakby rynek daje na forum takie facebookowe, zagraniczne, no to dostawałem w 800 euro takie propozycje. Okej, okay, no to już jakby dla miłośników, prawda, ale to chyba nie byłby jakiś model biznesowy duży, tak? Nie, bo to trzeba dużo szukać. Tak, dużo szukać mieć dostęp do tego. Jeżeli chodzi o transport, to transport przez kurierów jest dosyć ciekawy, bo no wiesz, jak działają kurierzy. Wiesz, jakie rzeczy znajdowałeś, nie wiem, w domu mieszkasz, może z ogrodzeniem u sąsiadów? Tak, jakiś zamówiłem, byliśmy w Hiszpanii i zamówiłem sobie tak, miałem trochę kasy, zamówiłem sobie, jak wrócę, to będzie w biurze. No i się okazało, że z nimi zamawiałem złoto. Wtedy akurat, mówiłem ci chyba kiedyś o historii, że przyjechała do mnie paczka, nie do biura, tylko do punktu partnerskiego DPD, która była vis-a-vis mojego biura, co było zieleniakiem, tak jakby taką budą przy czyimś domu, gdzie paczki kurierskie DPD leżały przy wyjściu samym przy lodówce i przez tydzień czasu, kiedy mnie nie było, to leżała paczka warta kilkadziesiąt, czy tam około 100 tysięcy złotych. Oczywiście była nieopisana i tam była zaszyfrowana i tak dalej, ale no pani kasjerka nawet nie miała pojęcia, bo ta buda była mniej warta niż ta paczka, tak? To ja ci powiem lepiej. Ja kiedyś widziałem, wchodząc po prostu po schodach przez okno, jakie ten kurier zapakował. I jest taka firma w Polsce, bardzo duża, która jeszcze ma ulogowane te paczki, że sprzedaje złoto. Świetnie. To z 40 paczek było wysypanych z busa, z ich logiem, na ulicę, bo kurier robił porządki na pace, nie? Wysypał te paczki, między innymi te ze złotem, i tam sobie coś układał i później je wrzucał do busa. No to jest sytuacja, którą prawdopodobnie moglibyście powiedzieć, nie, to się nie może zdarzyć. Nie, to się zdarza. Jak, powiedz mi, osoba, która nie jest... No nie jest z branży złota, kupuję od kolegi na przykład parę uncji. Jak może to sprawdzić? W prosty sposób, tak? Tak, przy monetach, tak jak mówiłem, będzie najprościej, bo do monet mamy fizyczny dostęp i jest parę takich trików, którymi możemy zrobić. Jakby magnes jest bardzo fajną rzeczą, która nam może pomóc. To jest akurat taki stuningowany trochę magnes, bo to się nazywa slider, czyli zjeżdżalnia magnetyczna. O. I tutaj, jeżeli mamy oryginał, to możemy sobie sprawdzić jakby po tempie zjazdu. Jeżeli mamy oryginał, możemy sobie zrobić wyścigi i sprawdzić, jak to złoto zjeżdża. Złoto ogólnie bardzo powoli będzie zjeżdżało na tym magnesie. Jeżeli jakby gęstość nam się zgadza, czyli sprawdzimy wymiary i wagę i będzie ok, niektóre takie słabe podróbki. Podróbka, tak? Tak. To akurat dostałem od widza. Widz mi przesłał, że no, kupił monety, wydawało mu się, że sprawdził, że spoko, tylko była okazyjna cena. No i to w ogóle nie zjeżdżają, trzymają się, a złoto jakby w ten sposób nie reaguje z magnesem. Ale jest jeszcze coś, co jest zastępowane, czyli wolfram, to jest akurat wolfram w proszku, jest zastępowane złotem, bo ma bardzo podobną gęstość i to zjeżdża zupełnie inaczej ze zjeżdżalni, więc jeżeli chcemy wyeliminować wkładki wolframowe, bo gęstość nam się zgadza, no to slider może być ok, może być wtedy aplikacja dźwiękowa, która sprawdza po dźwięku. Do mierzenia gęstości, do 7 najbardziej popularnych monet świata jest taka linia kamiennicza, w której mamy rowki. Jeżeli odszukamy monety, to akurat nie jest ta moneta, ale jakby powiem, o co chodzi. Sprawdzamy grubość, sprawdzamy szerokość, czy nam przechodzi i kładziemy na wagę, jeżeli przeważa, to znaczy, że jest ok. Czyli jeżeli te trzy parametry są zachowane, każdy z tych testów wyjdzie pomyślnie, to znaczy, że gęstość jest ok. Później możemy trafić na wkładkę wolframową, bo wtedy mamy zachowanie gęstości, no i wtedy możemy sprawdzić, czy poprzez aplikację dźwiękową jest taki ringer specjalny, ale nie polecam, bo lepiej to zrobić ołówkiem i palcem,
wkładamy w monetę, dzwonimy, wydobywamy dźwięk z tej monety i możemy sprawdzić, czy nie ma wkładek wolframowych. Można zrobić to bez tego, jakby bez... Można, jakby kładziemy na palec i są do tego nawet apki. Do najpopularniejszych monet jest apka. Tylko apki też mają oczywiście różne błędy. W ogóle w książce mam taką tabelę, bo ja, jak coś wychodzi nowego do sprawdzania złota, to jestem takim freakiem i próbuję to oszukać na wszelkie sposoby i sprawdzam, czy to jest wiarygodne. I na przykład zrobiłem taką tabelę, w której dzwoniłem wszystkimi monetami, które są w apce, które się skrzyżują. I na przykład srebrny liść dzwoni tak samo jak złoty liść według apki i Krugerrand, czyli mamy trzy różne stopy. Stop czystego srebra, czystego złota i miedzi ze złotem. I apka mówi, że to jest to samo. Jest to samo, ale z drugiej strony tak wyczuwalnie jest inaczej według twojego ucha. To, wiesz, widzisz złoto i srebro. Ale jeżeli chodzi o dźwięk. Wiesz co, to są tak jakby... No, Krugerrand ma piękne takie brzmienie, takie... Jasne. Czyli wystarczy to i magnes, można powiedzieć, tak? Że, Znaczy nie, bo jakby to też się nie przylepia do magnesu. To nie zostanie ci na magnesie. Bardziej waga magnetyczna albo właśnie aplikacja dźwiękowa, bo tutaj nie otrzymamy takiego fajnego brzmienia, nie? Ale sprawdzone oko też osoby. No jeżeli kupimy bez pewnego źródła, to będziemy mieli pewność, jakby, że kupiliśmy dobrze. Znaczy ja bym tak z tym zaufaniem bym uważał, bo jakby nie mówmy, że jakby pewne źródło to jest pewne źródło. No, ja wiem, że kogoś można nie... że ktoś się może czuć bezpiecznie kupować w dużej firmie, ale też przytoczę taką sytuację z jedną z największych firm jubilerskich w Polsce. Był taki jeden oddział, który podmieniał pierścionkach diamenty na cyrkonie. Dogadali się z jubilerem obok i pracownicy podmieniali klientom diamenty. No niby firma, super, nie? Certyfikat jakby... wystawiali i wszystko, te? No kto się pozna, że to jest cyrkonia, a nie diament, nie? Okej, okay, w takim razie, jak przechodzimy do tego, to masz trochę tego złota. I gdzie je trzymać, tak? W domu pod materacem? A to zależy, jak się z tym czujemy, bo jeżeli jakby czujemy się ok, oddając to w depozyt do jakiejś skrytki bankowej i tak dalej, no to ok. Jeżeli jakby jesteśmy takim człowiekiem, że jeżeli czegoś nie mamy w ręku, to tego nie mamy, tak. A takim człowiekiem też jestem, to powinniśmy to trzymać we własnym zakresie. No i tutaj jakby idziemy tak klasycznie, bo pierwsza rzecz to jest dywersyfikacja. Nie powinniśmy wszystkiego trzymać w jednym miejscu. Powinniśmy mieć to jakoś opisane dla rodziny, chociaż w kawałkach, żeby rodzina wiedziała, kogo szukać, z kim się kontaktować, gdzie szukać, jeżeli coś nam się stanie, no bo możemy zakopać gdzieś w ogródku u sąsiada i nikt nie będzie wiedział, nie? Więc jakby musimy podjąć wszystkie takie kroki, a najczęstsze błędy, które są, no to trzymamy to tam, gdzie jakby to jest oczywiste. Może nie dla nas, ale złodzieje, jeżeli na przykład okradają mieszkanie, no to wchodzą i mają taką, możemy sobie jakby sprawdzić w statystykach policyjnych, gdzie są najczęściej trzymane kosztowności, czyli w szafie pod majtkami, nie, to jest standard, gdzieś tam w doniczce, w kwiatkach i tak dalej, czy w mące. I my myślimy, że jesteśmy tacy odkrywczy, a tak naprawdę złodzieje wchodzą i dla nich liczy się czas. Tak samo z sejfami. Nie ma sejfów, których nie da się otworzyć, tylko im jakby wyższa klasa sejfu, tym większy czas dla naszego włamywacza, który musi mieć więcej kompetencji, więcej czasu, żeby się dostać do środka, prawda? Możemy kupować i sztabki 400-uncjowe, bo miałem też takiego klienta, który chciał mieć standard bankowy w domu, kupował takie wielkie kloce, chociaż one są niepraktyczne. Pytałeś, co najprościej zacząć? Tak, monety są spoko, nie? Ale jakby możemy rozmawiać o produktach takich bardziej prepersowych, na przykład kombibarach, czyli takie tabliczki czekolady, które sobie dzielimy i odłamujemy i możemy sobie się wymienić z sąsiadem za worek ziemniaków czy coś w kryzysowej sytuacji. No raczej, jest mnóstwo, tak, raczej... jakby o tym możemy rozmawiać długo, ale to jest taki prosty start dla was, jeżeli chcecie coś zrobić. Tak, bo tu mamy załóżmy prawie jedną uncję, tak? To jest jedna uncja. Tak, jedną uncję i teraz 10 takich uncji to jest tam 80 tysięcy, tak? To jest wymierna kwota, z którą można coś zrobić, a 10 takich monet to jest, łapiesz do kieszeni i możesz zrobić wszystko, prawda? I teraz pytanie, czy ty jesteś prepersem tylko finansowym, czy też takim normalnym prepersem typowym? Nie. Wiesz co, zostawiliśmy mój plecak w moim samochodzie, ale zawsze w samochodzie mam takie rzeczy jak na przykład, też interesowałem się mocno tym tematem, na tyle mocno, że mieliśmy stowarzyszenie, mieliśmy taką firmę eventową trochę przed pandemią, gdzie zrzeszałem naprawdę fajnych ludzi od bezpieczeństwa i to jest
taki mało znany fakt, ale prowadziliśmy nawet dla międzynarodowych banków szkolenia antynapadowe, jakby się zachowywać w takich trudnych sytuacjach. Więc propersem jestem, bo z tamtych czasów mi zostało, że zawsze na przykład włożę dwie flary w bagażniku. Dlaczego dwie? Bo jeden może nie odpalić. To jest tak, ale flarę się wozi po to, żeby na przykład, jeżeli masz zamglenie duże, masz wypadek samochodem, no to rzucasz flarę za siebie i ona jest bardziej skuteczna niż trójkąt, bo jesteś widoczny, że coś tam się dzieje. Dwie dlatego, że jeżeli jest też trudne warunki pogodowe, no to możesz wyznaczyć dwoma lądowisko dla śmigłowca. Wiem, że już nie jesteś związany z Mennicą i teraz otwierasz swój własny projekt, swoją Mennicę. Czy możesz o tym powiedzieć? Jak to jest, jak się zakłada Mennicę w Polsce? Czym jest Mennica? No bo Mennica właśnie kojarzy się z czymś, co biją te monety, prawda? W Polsce wiemy, że tych monet raczej nie bijemy. Znaczy jest Mennica polska, która bije bardzo dużo numizmatów na cały świat, ale jakby to jest chyba jedyna Mennica, która jest tak z definicji Mennica, bo Mennica to jest przedsiębiorstwo, które jakby produkuje takie rzeczy. To jest to przedsiębiorstwo bardziej produkcyjne z definicji. U nas się tak przyjęło, że po prostu dealer, sprzedawca jest Mennicą i tak się utarło po prostu, nie? Na razie monet nie będziemy bić, ale jakby chcemy wejść na rynek złota z nową jakością, z nowym standardem. No chcemy zrobić to fajnie. Jakby co uważasz, że trzeba zmienić na rynku złota? Jakby co chciałbyś, żeby twój projekt, jakby twoja firma, twoja Mennica robiła inaczej niż konkurencja do tej pory, tak? Bo widzisz ten rynek, obserwujesz z perspektywy. Znaczy, raz wydaje mi się, że mam takie jedna z nielicznych osób dosyć spore kompetencje, jeżeli chodzi o ten rynek, bo jakby to, tak jak mówię, zjadłem na nim zęby i to jest jednak prawda. Byłem przy tym, jak ten rynek powstawał, może nie od samego początku w Polsce, ale jakby ponad 10 lat, to jakby ciężko jest znaleźć ludzi z tym stażem, którzy są gdzieś tam w branży. No i tak naprawdę nie miał kto nas nauczyć wszystkich rzeczy związanych, bo na przykład, wiesz, chcesz zacząć flipować, idziesz do siwca na szkolenie i okej, jesteś już fliperem, już masz narzędzia, masz sprawdzone metody, wiesz co robić, nie? A my tak naprawdę czasami dostawaliśmy jakiś produkt i się zastanawialiśmy, co to jest, nie? Co z nim zrobić, nie? Czy ten destrukt to jest jakiś fake? Czy ten był, jakby kompletnie startowaliśmy od pułapu zero. No, jakby nie liczę gabinetów takich starych numizmatycznych, to jest trochę inna specjalizacja, ale my w tym bulionie jakby przecieraliśmy te szlaki, bardzo dużo się uczyliśmy, bardzo dużo też błędów popełnialiśmy i one były też kosztowne, te błędy nas też dużo nauczyły, a dodatkowo też operacyjnie bardzo mocno działałem pod kątem bezpieczeństwa. Chcę zapewnić dla klientów maksimum bezpieczeństwa i tutaj też dam przykład. Jest taki w Warszawie taka placówka, która jest piękna witryna, jest naprawdę bardzo, bardzo topowa i tak dalej, często tam kolejki stoją i jest przed nią ławeczka. Jak siedzisz na tej ławeczce, bo ostatnio sobie siadłem nawet, siedzisz na tej ławeczce, to obserwujesz, kto ile pieniędzy tam przynosi, jak to zabiera, ile złota, wszystko widać, kompletnie wszystko. I faktycznie w tej placówce zdarzyło się tak, że panowie z wschodnim akcentem później pod domem się pojawiali ci, co siedzieli na ławeczce i prosili klientów, żeby oddali kasę. Na szczęście to jakby uszczerbku na zdrowiu nie było, bo jakby to jest w sumie najważniejsze w tej całej sytuacji, no ale jakby my otwierając na przykład pierwszy oddział teraz, jeszcze on nie jest otwarty, ale jakby planujemy gdzieś tam w październiku już żeby funkcjonował, no to patrzyliśmy, ile jest wyjść z budynku, jak się identyfikujesz z pomieszczeniami, do których wchodzisz i tak dalej. Jakby zwracaliśmy na bardzo dużo rzeczy uwagę pod innym kątem. No i plus jeszcze chcemy wdrożyć, nie wiem, czy to jeszcze wypali, bo jeszcze jakby mamy kilka rzeczy prawnych, ale chcemy zrobić, żeby można było wysyłki robić no limit, bo jakby w Polsce jest problem, żeby zrobić AML-a w Mennicę, jakiekolwiek, czyli weryfikacja online, tak? Nie? Czyli powiedzmy, chcesz kupić powyżej tej kwoty progowej, czyli powyżej 15 tysięcy euro, no to jakby musisz przyjechać do oddziału, zautoryzować się, złożyć podpis i tak dalej, a my chcemy zrobić taką autoryzację, na przykład jak w krypto, że wchodzisz na aplikację, pokręcisz głową, zrobisz zdjęcie dowodu, to cię sprawdza przez wszystkie bazy, FBI, CIA i tak dalej, i jakby wyskakuje, czy jesteś nawet PEP-em. Osobą, która zajmuje eksponowane stanowisko polityczne. I jakby, żeby to było załatwione, żebyśmy mogli sobie kupować, też nie wychodząc z domu. No oczywiście
Można też zapewnić konwoje bardziej zabezpieczone, dyskretne, oprócz samych kurierów. I to też jest do zrobienia w miarę przystępnych cenach, więc jakby mamy dużo takich klocków, które chcielibyśmy zrobić na rynku trochę inaczej. Okej, okay. To jest ciekawe. Ja pamiętam, jak ja podejrzałem właśnie z Rury się złota do Menity, która skupowała ode mnie. Też jakby miałem raz, że mam samochód, który krzyczy generalnie trochę, ale też zastanawiałem się, jak tam będzie pod kątem takiej właśnie komfortu, dyskretności. Była taka firma, jedna z pierwszych w Polsce w ogóle, która miała takie stędy w marketach. I wyobraź sobie, że wiesz, przed marketem w Krakowie, to klient mi opowiadał dosłownie, że on tam robił transakcje i bardzo nie wiedział, co on ma zrobić, bo jeszcze jakby nie było takiego punktu, w którym mógłby to zrobić dyskretnie. I wiesz, kupuje ktoś marchewkę koło ciebie, a ty kupujesz złoto. I tam były takie numery, że on to pakował gotówkę w blaszkę na ciasto, udawał, że mu daje ciasto, tamten udawał, że to chowa, wiąże buta i liczył tą kasę pod tym, później się jeszcze z jakimś obuwniczym obok dogadali, że czyli na zapleczu obuwniczego, więc to są historie, jak tak słucham, mówię, nie, no, tak nie może wyglądać handel złota, nie? Ale jakby niektórzy tak handlowali kiedyś. Powiedz mi, a ile planujecie oddziałów docelowo? Wiesz co, chcemy bardziej się skupić na jakości, tego, żeby to było zrobione dobrze, niż pójść na ilość. Jakby mamy takie ambicje, i żeby to była firma numer jeden w Polsce, ale no, na razie zaczynamy. To chcemy zacząć małą łyżeczką, spokojnie, żeby to było dobrze. Jasne. A powiedz, jak to się stało, że jakby, że zaczynasz otwierać tę Menicę, ile na to trzeba pieniędzy i kto będzie twoim wspólnikiem tutaj, tak? Jakby, jak sobie dobierałeś tych wspólników? Wiesz co, to wyszło bardzo tak naturalnie, bo jakby znam się, współpracowałem, współpracuję do tej pory, to mamy takie, może nawet powiedzieć, bliższe relacje, trochę rodzinne, bo jakby z synem Łukasza Kluski, akurat to jest syn pana Romana Kluski, przegrywałem diamenty, grając w szachy, jak robiliśmy czasami transakcje, no to jakby mieliśmy takie bardzo fajne relacje i często się gdzieś tam spotykaliśmy nawet poza murami Mennicy. I w murach Mennicy też poznałem bardzo dużo ludzi, nie? I miałem z nimi naprawdę bardzo fajne, takie bliskie relacje, bo ja jakby lubię, jak ta znajomość nie opiera się na takiej perfidnej sprzedaży, tylko na wzajemnej szacunku i relacji, nie? Okay. A jeżeli chodzi o środki, no to żeby odpalić sklep w internecie, czy stacjonarny i zrobić to tak w miarę okej, okay, żeby było dobrze, no to myślę, że 200 tysięcy to jest taki pułap wejścia. Tylko że w Mennicy kapitał obrotowy to jest chyba taka studnia bez dna. Nie będziemy się kredytować, wszystko chcemy zrobić kapitałem własnym. No i tutaj musimy mówić o tak naprawdę co oddział, to kilka milionów co najmniej. Nie? Każdy oddział musi być doposażony, musimy mieć ten towar, żeby nim handlować, bo nie chcemy sprzedawać obietnic, chociaż jakby ja jestem pewny swojego nazwiska, nazwisko Kluski, no to jest jakby legenda i jakby nie sądzę, żeby kiedykolwiek ktoś z jego rodziny robił jakieś dziwne rzeczy, ale jakby chcemy też mieć ten towar, a nie sprzedawać obietnice cały czas, nie? Że na terminie po prostu. Tak. Tak. Okej, okay, a jak się będzie nazywała ta Mennica? Mennica inwestorów. Okej. Okay. To jest taki trochę ruch oddolny, nie? Bo ja miałem tak ściśle dosyć sporo takich ludzi, no myślę, że na liście pewnie 100 najbogatszych ludzi w Polsce, gdzieś tam można było ich wyczytać i często jakby rozmawialiśmy o różnych dealach, o różnych sytuacjach i tak wyszło, że w sumie fajnie, jakbyśmy mieli takie miejsce, takie dla siebie, nie? I okay. Inwestorów ma być taką odpowiedzią w sumie takim ruchem oddolnym. Okej, okay. A jeszcze dopytam Cię odnośnie tego AML-a i odnośnie tego kupowania złota, bo jest mnóstwo przedsiębiorców, którzy mają pieniądze jakieś z innych czasów, prawda, albo ze spadków niekiedy, którzy zarobili, których nie zgłosili po prostu, bo zapomnieli, bo nie wiedzieli, bo nie chcieli po prostu. I to nie są jakieś pieniądze pochodzące z mafii czy z narkotyków, tylko po prostu pieniądze, które ludzie nie zgłosili albo mają, albo nie chcą ich za bardzo ujawniać. I chcą kupić złoto. No to jak dzisiaj widzisz na nich szansę, żeby kupili, no bo wiadomo, że kupią, normalnie pójdą sobie do działu, to muszą to zgłosić, prawda? Sprzedawca musi, ma obowiązek ustawowy. A jak to zrobić, jakby, żeby nie musiał?
Znaczy pytasz mnie o to, co powinienem przed kamerą powiedzieć, tak jak jest litera prawa, więc jakby okay. Ci inaczej powiedzieć, bo jakby prowadzimy instytucję obowiązaną, jakby jesteśmy pod nadzorem i GIF-u, NBP i jakby... O, aloha. Takich rzeczy wiesz, nie mogę mówić publicznie, chociaż mam jakby swoje zdanie na ten temat, bo też jestem znany jako człowiek od złota, a złoto jest takie bardzo antysystemowe, więc jasne. Też się... Generalnie grawitacji nie oszukasz. Grawitacji nie oszukasz. No, to masz to policzone? Nie. A widzisz, a powinno być. Więc fajnie, gratuluję, jakby, że otwierasz nowy projekt. Będę kibicował na pewno temu. A chciałem zapytać jeszcze, bo wiem, że przez ostatni rok czy więcej tworzyłeś kolejny projekt, czyli twoją książkę na temat inwestowania złota, no bo nie ma zbyt wiele takich dobrych podręczników albo dobrych książek na temat złota. No są takie bardzo ogólne i tak rozmawialiśmy wcześniej. Jakby o czym dokładnie jest ta książka i jak się nazywa i skąd ten tytuł? Otoczone przez oszustów. Podtytuł to jest taki praktyczny poradnik, jak inwestować w złoto. No to jest takie trochę, z jednej strony zbiór historii, która jakby, które się działy koło mnie, bo jakby przewaliłem tony tego złota, tak jak mówiliśmy, i dużo rzeczy w tej skali widziałem, począwszy od jakby mafii. No u mnie też w biurze jakby spotykały się różni ludzie i było tak raz, że chłopaki z miasta chcieli przyjść i coś tam załatwić, ale czekali, bo w drzwiach stał bor, nie? I wiesz, mieliśmy takie wiesz, sytuacje, w których jakby, dwa światy się tam się spotykał każdy. Od księdza po polityka, przez mafiozę i tak dalej, nie? Więc to jest naprawdę, świat złota ściąga dużo ciekawych ludzi. Bardziej chciałem się skupić na takich rzeczach, które będą potrzebne takim użytkownikom. Czyli jest bardzo wyczerpująco napisane, jak sprawdzać złoto, jak się nie dać oszukać, jakie nawet takie psychologiczne metody stosują na ciebie oszuści. Podatki, transport, przechowywanie właśnie. Wszystkie takie, jak dobrać produkt w ogóle do siebie, jak sobie ułożyć ten portfel inwestycyjny. O jakby wartości złota i takiej historii to jest taki dosłownie wstęp, tam może 3 rozdziały z 9, a reszta jest taka napakowana merytoryką, chociaż też pomagało mi kilka osób odchudzić tą książkę, bo ja chciałem tam dać wszystko, nie? Kompletnie wszystko i z 300 stron, które były pierwotnie, 200 stron miałem usunięte, w cudzysłowie, przeniesione do materiałów dodatkowych, bo jakieś takie tabele, powiedzmy ustawy i tak dalej, takie rzeczy trudne, przez które nie można przepłynąć przez tą książkę, nie ziewając, przenieśliśmy do materiałów dodatkowych, żeby każdy czytelnik mógł to przeczytać, ale jeżeli ktoś bardziej chce być zaawansowany, chce wiedzieć, jak wygląda luka powietrzna w wadze magnetycznej, no to żeby sobie kliknął i tam już doszukał, bo będzie to miał, a nie żeby to jakby użyło taki koncept książki. Okej. I gdzie można książkę znaleźć? Na razie jest przez sprzedaży. Okej, to podlinkujemy może w linku poniżej. Tu wyświetlimy teraz okładkę tej książki, żeby można było zobaczyć, jak to wygląda. Dla kogo ona jest? Jakby dla kogoś, kto chce zacząć? Dla kogoś, kto już jest w tym rynku? Dla kogoś, kto ceni sobie bezpieczeństwo i chciałby się po pierwsze nauczyć, dowiedzieć, jak ten rynek wyglądał od środka, to co było w takich kuluarach, to czego my się uczyliśmy przez te wszystkie lata. Też dla osób, które lubią czytać o takich historiach, na przykład jak afrykański przekręt, o pralni w Dubaju, o sytuacjach, które się dzieją gdzieś tam koło nas, a są trochę zamiatane pod dywan. Nie? Czy ktoś ciebie oszukał, czy na kimś się zawiodłeś, jakby poza współpracą jakby tam z Mennicą, gdzie byli różni ludzie i mogli tam robić, próbować różnie was oszukać, to czy masz jakieś doświadczenia takie? Wiesz co, ja najpierw prowadziłem swój punkt, zanim byłem w Mennicy swoją firmę, co skończyło się dosyć jakby tragicznie, bo jakby tam miałem problem ze wspólnikiem. Później jakby co otwieraliśmy oddział, no to tak naprawdę jest taka zasada, zawsze mówiłem nowym ludziom, których wdrażałem, bo jakby działałem bardzo mocno operacyjnie, otwierałem oddział, wdrażałem człowieka, pilnowałem go i jakby też byłem takim wsparciem, bo jeździłem po całej Polsce i jakby pomagałem tym ludziom jakby pracować przy złocie. No i była taka zasada, że pierwsze miesiące od otwarcia oddziału to spotykamy się ze wszystkimi kombinatorami w okolicy, z lombardziarzami, z jakimiś panelami, ze wszystkim po prostu i jesteśmy testowani.
czy da się na nas zarabiać więcej niż na rynku, czy nie? I znaczy, nie mówię, że lombardziarze są źli, ale akurat przypomina mi się kwestia, bo jesteśmy w Lublinie, że w Lublinie przyjechał taki lombardziarz gdzieś z okolicy i mówi, że on sprawdził złoto i wszystko jest okej. Okay. Oczywiście wziął ze sobą rodzinę, żeby się uwiarygodnić, że on się śpieszy. Przyjechał 5 minut przed zamknięciem, żeby wywołać presję czasu u doradcy. No i wtedy doradca miał jakby ode mnie instrukcję, co ma zrobić i jakby nie dokonał transakcji na podstawie jego zapewnień i gwarancji i dobrego story i że rodzina czeka i tak dalej, no ale zdążył zrobić narys na kamieniu, bo jest taka metoda porównawcza, na kamieniu sprawdza się probierczym złoto, zrobił narys jednej części z biżuterii, której on zapewnił, że to jest 750 i w sumie ten narys sobie później sprawdził. Się okazało, że to nie jest nawet 585, więc, więc jakby tutaj byśmy byli naprawdę stratni, jeżeli byśmy uwierzyli, że on jedzie do lekarza, że on jest uczciwym człowiekiem i tak dalej, nie? Więc takich testów było sporo. Jak widzicie, Jacek już jakby złoto schował, mieliśmy chwilę przerwy. Spadło. Nie, ja będę szukał sobie tutaj. Ja sam wysprzątam twoje miejsce tutaj odkurzaczem. Może akurat coś znajdę. Także Jacek, dzięki bardzo, bo podzieliłeś się wieloma rzeczami, bardzo ciekawymi dla mnie również. Także ja jestem też sympatykiem złota, was zachęcamy do tego, żebyście nie mieli wszystko w pieniądzu fiducjarnym, tylko żebyście mieli zawsze te parę groszy w złocie, bo to się może przydać nawet nie wiem kiedy. Także dzięki wielkie. Cześć. Cześć.